Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed Carbon i dzisiaj zaczniemy od tuningu Chargera, którego skończyłem poprzednio przerabiać w poprzednim odcinku, bo Writer Polska oraz Hubert 667 piszą, bym zrobił na przykład wystający silnik z maski z trybu rzeźbienie. Czy ja dobrze wziąłem? Dobrze, maski. Blow over. I wyciągamy silnik do góry. Pięknie. Nie, tego nie wyciągamy. Co to? Aha. To. To weźmy troszeczkę tylko. O, właśnie. To nie wiem już, czy się bardziej da. I gitara. Dobra, teraz felgi. Felgi damy z rynku wtórnego. A myk. Jakieś te by się nam przydały, takie, o właśnie. Coś z tego rodzaju, ale nie 17. Okej, niech będą takie. Lecimy do koszyka. Kupujemy wszystko, ja bardzo mało kasy wydaję, oszczędzam. No teraz ten charger chyba jakoś wygląda. Ej, da się to jakoś obracać? Nie, to nie jest Need for Speed World. Dobrze, chodźmy do mapy. Zobaczę, co my tutaj mamy. O, a co to? Wojny wyścigowe. Rekord 10 tysięcy. Jedziemy? Jedziemy. Zaczniemy od wojen wyścigowych. Ej, czemu wziąłem Chargera? God damn it, nie stunigowałem go jeszcze. Trudno, przejedziemy się. Arek 2018 pisze, że na skrzyni manualnej można jechać dużo, dużo szybciej. Trzeba by to sprawdzić i tylko dajcie mi... Oh fuck. Czy ja coś wsadzałem do tego Chargera? Nie wiem, ale obroty bardzo szybko mu tutaj skaczą. Zresztą z tego co pamiętam, to w Carbonie było tak, że ci przeciwnicy dostosowywali się osiągami do naszego samochodu, więc chyba nie będzie tutaj problemu. No dobra, wojny wyścigowe polegają na tym, czy wojny gangowe, nie pamiętam jak to się nazywało, polegają na tym, że po prostu bez pomocnika ścigamy się z różnymi tutaj ludźmi. To jest wyścig, nie wiem czy kojarzycie, Central Coast, bardzo, bardzo fajny i szybki. O, ale tym rzuca. Dobra, tu jest tunel? Chyba nie, tu nie istnieje tunel. Ale zobaczcie jak wygląda ten silnik na wierzchu. Chyba warto by było jeszcze... Nie, za bardzo... O! Ja pierdolę. Za bardzo chyba wystaje, co nie? Troszeczkę za mocno, do cholery. Będę musiał go troszeczkę schować. Wow! Przeleciała mnie Renówka, Renault Clio. Będę musiał ten silnik trochę schować, bo kurczę wystaje strasznie. Albo, nie wiem... Wysunąć do góry jeszcze tą maskę trochę, chociaż może wtedy będzie wyglądał bardziej jak Hot Wheels. Jak myślicie? What? Co to było? Coś na ziemi leżało. Szkoda, brakuje mi tu mojego kochanego draftera, czy kochanego. Z facet, ale chodzi o to, że on mi strasznie dużo pomagał. Ja bardzo lubiłem... jak miałem jakieś problemy, nie miałem nitra, bardzo lubiłem jak mnie właśnie wspomagał tym swoim strumieniem mocy. Strasznie się jedzie tym Chargerem. Ja do niego nie włożyłem tych fajnych części, które mam w Mustangu GT. Ale i tak udało mi się już osiągnąć trzecią pozycję. Strasznie nim rzuca, cholera. Wow, co to było? Doganiam Mazda RX-7. Z przodu jedzie Charger. Jak oni skręcają! Jedziemy skrótem. I pierwsze okrążenie za nami. Ten właśnie w ogóle przed całym tym... Przed całym skrętem daje, proszę was, nitro. I w ogóle skręca sobie zajebiście, no to jest po prostu koniec. O! Ten speedbreaker jest zaskakujący czasami.
Chyba oni też używają tego speedbreakera, ale widzicie, że to nie jest zbyt korzystne, chociaż może ja go użyłem zbyt hardkorowo tutaj. Nie wiem. Okej. Fajnie, że tu się jedzie maksymalnie dwa okrążenia. Ja to strasznie lubię. Jakbym kurczę napierdzielał tu z 10, to bym się chyba zabił. Nie mogę tak po prostu jednego toru klepać w nieskończoność. Po prostu nie mogę. No ale jest bardzo ciekawie, bo przeciwnicy siedzą mi dosłownie na zderzaku. Wow! Nie dają mi za wygraną, moi drodzy. Przydałoby im się rozwalić te całe wszystkie rury tutaj. Ale no, jestem już za daleko. Może mi się uda wygrać, kurczę, ten Charger jest powolny jak na mój garaż. Chociaż mam jeszcze Alfę, której nie będę już tuningował, raczej to jest samochód tylko i wyłącznie początkowy, tylko i wyłącznie do rozpoczęcia gry, tak? Okej. No i zostawiłem ich ładnie z tyłu, naprawdę bardzo szybko udało mi się przejechać ten fragment trasy. I na koniec speedbreaker, oh yeah. Bardzo przydatna rzecz, szczególnie na takich zakrętach, gdzie i tak trzeba hamować praktycznie do 40 km na godzinę. A to można sobie podriftować takim speedbreakerem, hops. I sprawa załatwiona. RT1 pisze, że używając że gdy używamy draftera, warto aby tak go używać tylko na chwilę. Twoje terytorium jest atakowane. Czyli że tak, włączamy draftera, wyłączamy go po chwili, tak żeby nasze auto tak dziwnie jakby wyskoczyło, tak? No, coś w tym jest, już tego próbowałem, powiem wam, że działa. Teraz tego spróbujemy, Arti, dziwny niku. Dobra, ładuje mi się pasek, koleś, ej, to jest ten fajny wyścig. Dobra, kiedy się naładuje koleś? Jeszcze nie, jeszcze nie. Przejdziemy chyba kilka punktów zanim będzie już gotowy do akcji. Damn. Dobra. I wtedy tak jak go wyłączę, to ma nas tak wystrzelić śmiesznie, tak? Okej, okay, włączam typa. Zobaczymy, czy mnie dogoni. Tak, dogoni mnie oczywiście po przejechanym już tym... O, a co za kurde jakiś, nie wiem. Okej, okay. I teraz, dawaj koleś, dawaj. No i uwaga, włączamy, włączamy, jedziemy, jedziemy i nią, jest no tak średnio to działa, tym bardziej, że ten typek, kurde, zajeżdża mi drogę. Ten mój oczywiście i muszę go wyminąć, tak? A niestety na padzie krzyżykiem włącza się draftera i muszę wtedy jednym kciukiem po prostu skręcanie wyłączyć, tak? Znaczy puszczam gałkę ze skręcaniem, o, może tak, żeby włączyć sobie draftera. No gdzie on jedzie? Kurde, oburzyłem się normalnie jak klocuch. Klocuch w ogóle jeszcze nagrywa? Cholera wie. Okej, okay, 215. No chyba miałem jednak więcej niż ten Colin tutaj, albo może mi się wydaje. Jedziemy drafterem do końca. Może rzeczywiście nas tak trochę wystrzeliwuje, ale... Macie rację, trzeba też, bo ktoś pisał o tym, że musiałbym tutaj zupgrade'ować auto tego mojego kochanka, czyli draftera. Zaraz zobaczymy, co da się zrobić. Zespół.
Mój zespół, no raczej, obejrzyj samochód, tuning. Dobra. A rzeczywiście jest coś o osiągach. Wow. No to rypiemy mu wszystko. A czekajcie, ktoś tu pisał coś o tuningu. Lucek, weź sobie silnik na moc max. Max moc, skrzynia prędkość. Dobra, mamy moc, wszystko na moc. Skrzynia to chyba nie ma znaczenia, bo to i tak jest ten mój pomocnik, więc u niego to nie będzie widoczne. Przyspieszenie, tak? Nie, prędkość, skrzynia na prędkość maksymalna. Zawieszenie pod sterowność, dziwne to będzie chyba. Myk, myk. Nie wiem, co ja mu zrobię z tym samochodem. Nitro damy mu na średnio. Opony damy mu. Opony, coś tu pisze o oponach. Konrad Stachyra, jak coś to tak napisał w komentarzach. Poślizg maksymalny. Turbo. Hamulce mu damy. Nie trzeba mu hamulców. Turbo nie mogę jeszcze zainstalować. Więc super. Koszyk. Ile zapłacimy? Zapłacimy zajebiście dużo, czyli nic. Zmieniać. Chyba nie będziemy nic tu zmieniać. Co? Niech sobie jeździ takim. Chyba, że ma jakieś bodykity. To można by obejrzeć w sumie, czy ma jakieś bodykity. Rynek wtórny. Pakiety karoserii. Coś tam ma. A, piszecie też w komentach, żebym zmienił na zestaw trzeci w moim Mustangu, bo jest zajebisty. Nie jest zajebisty, moim zdaniem bardziej zajebisty jest ten bodykit, którego mam zainstalowanego. Czyli ten jest po prostu miażdży system i w ogóle gwałci wszystko. Dobra, mamy tu do wykonania kilka celów. Punkt kontrolny, drift. Ej, ale słuchajcie, to już jest chyba mój obszar. Jak to jest? Nie, to nie jest mój obszar. Albo jest? Nie wiem, ale i tak pojadę drift, ponieważ... Aha, właśnie, jeszcze czy ja mam wszystko stunigowane w tym Mustangu moim? Osiągi. Ej, co mi tutaj? No! Widzicie? Dobra, dajemy wszystko na moc, oczywiście. Skrzynia biegów mamy. I skrzynia biegów jest na... Przyspieszenie. Dobra, niech sobie będzie. Zawiechę mamy, no maksa. Silnika nie miałem, słuchajcie, ja myślałem, że mam. Dobra. Ej, nie. Najpierw zapiszemy, znaczy kupimy wszystko. Silnik 35 tysięcy, sporo. Mapa. I pojedziemy sobie drift. Zobaczę, jak mi pójdzie tym razem. Przenieść się na miejsce. Będzie ciekawe. Uho! A to nie jest w kanionie? Jest doskonały start, man. Jedziemy. Uho! Ale się pięknie trzyma drogi. Skubany. Oh shit. Skopałem trochę sprawę, ale to nic. Kurde, jak się dziwnie skręca na tych driftach. Paskudnie. Okej. Wow. Nie puszczam palca z gazu. Jak pięknie to leci po tych zakrętach. To jest głowa mała, moi drodzy. Oh yeah. Jaka łatwizna. Jak cudownie ten Mustang się zachowuje na zakrątkach. Nie no, szkoda gadać. Fajnie to wygląda w sumie, co? Chociaż ja niespecjalnie mogę to obserwować, jak to widać. O! Jak to widać, bo... Muszę się skupić na samym drifcie, na driftowaniu. O! Wow! Ale skopałem, no jak pierwsze okrążenie wyszło mi całkiem ładnie, a drugie to już jest totalna kupa.
No nie, ale dałem dupy. Strefę złapię jeszcze. Okej. No nic, nie poszło drugie okrążenie, było totalnie przeze mnie skopane, trudno się mówi. Ile to, co odblokowałem w ogóle? Spoilery, pakiet trzeci. Okej, może być. Na mapce mamy jeszcze coś do zrobienia. Sprint, ale jaki ładny. Wow. To będzie chyba kanion, a ja kaniony po prostu uwielbiam. Okej. Oh. Nie dam im szans, moi drodzy. Ohoho! Ale pędzi, skubany. Ups, zapomniałem, że to nie drift. No dobra. Ej, ciekawe jak zadziała tutaj Speed Breaker. Uwaga, ej, działa chyba wyśmienicie, co? Na każdym zakręcie Speed Breaker. No ale trzeba jakoś szybko jechać, prawda? Kurczę, strasznie mi się podoba jak włączam tu nitro w tym Mustangu i to kurde dym leci na 100 km po bokach. Wow, to jest to. Wszędzie Speed Breaker. A on się fenomenalnie trzyma drogi, skubaniec. Oh yeah. Zobaczcie, wszędzie drift. Okej. I już będzie koniec. I chyba terytorium kolejne będzie moje, czy fragment terytorium. Bo do ogarnięcia bossa jeszcze trochę czasu. Będzie. Wow. Jak pięknie, nie mieli ze mną szans, gamonie. Cześć, Junia, no dawno cię nie widziałem, wiem. Dobra, zobaczymy jak się spisze teraz mój drafter na stunigowanym samochodzie. Wow, wyprzedzam całą stawkę już na samym starcie. To jest świetnie. Fajnie brzmi ten charge, słyszycie to? O, już nie pobrzmiał. Czekam na draftera. Let's keep it, Lea! Lea! Yeah! Wow, szybko mnie! Wow, szybko mnie! Co za fail! God damn it! No dobra, zostań sobie tam z tyłu, już cię nie będę chyba potrzebował w tym wyścigu. Kilku fajnych bryk. Nie jestem pewny, czy tutaj jest Skyline, Nissan Skyline 8R. 34 w tej grze. Nie sprawdzałem całej listy, szczerze mówiąc nie chciało mi się. Każdy jakiś tam odkryty nowy samochód jest dla mnie wielką niespodzianką, po prostu nie pamiętam całej listy. I dzięki temu gra jest dla mnie ciekawsza. Widzicie jak sobie potrafię organizować życie. Pięknie. Wygrałem kolejny wyścig Mustangiem GT. Ades 619 pisze: Lucek, pomaluj jakoś te samochody, Carbon posiada masę naklejek, wykaż się jakoś. To nie będzie chyba takie łatwe zadanie, tym bardziej, że każdorazowa próba pomalowania samochodów jakimś moim guście była tak masakrycznie hejtowana przez wszystkich. Nie mogę naklejek nakładać? A, tutaj warstwy. Jesus. Dobra. Ja się chyba tutaj ograniczę do jakichś unikalnych albo czymś na całej karoserii, bo przeważnie są bardzo fajne. Zwierzątko. What? Zwierzątko. Boże, po co mi zwierzątko? O, co tu jest? Burnout. Wow!
biorę. I widzicie, i w ten sposób pomalowałem samochód. Bardzo mi się podoba. Co prawda nie no wykazałem się trochę tak inwencją twórczą, no bo jednak wybrałem ten, a nie inny, tą, a nie inną naklejkę. Więc wróćmy do wyścigów, tak? Jest doskonały starter! O! Leciałem na ścianę, ale się wybroniłem. Lole, lecimy, jak lecimy, zobaczcie ludziska. Jakie kąty tu można robić, Jesus. Wow, mało brakowało. Przydałby się tu drafter. Okej. No coś słabo, ostre zakręty strasznie. Wow, mało brakowało, się rozwalił. Ale się jakoś udało. Ale drifty musicie przyznać, że są tutaj bardziej emocjonujące niż w Need for Speed Underground 2. Fajnie ta kamera się ustawia do driftów, co? A jednocześnie jest to utrudnienie, bo czasami ciężko wyczuć, jak samochód jest ustawiony względem drogi. O! Ale dla widza jest to fajne, bo no jednak fajnie to wygląda wszystko, tak? Dla gracza jest to dodatkowe... utrudnienie! Kurde, już nie zdążyłem się wybronić, nie zdołałem się wybronić. Mogę trochę puścić gazu, ale tak jakoś nie pykło. Ja pierdziele, ale dałem dupy. O właśnie, tak się puszcza gaz. Od razu samochód dostaje jakiejś mega zajebistej przyczepności. No ale ja właśnie dlatego lubię te gry arcade'owe, bo można się fajnie po prostu bawić, tak? To jest esencja po prostu arcade'ówek, to jest coś dla mnie. Naklejki plemienne, okej. I startujemy na pełnym gazie. Max prędkość, max siła, max moc. Oh yeah! Nie! Nie! Chcę umieć driftować, ale mi to nie wychodzi. Dobra, wychodzi mi! Wychodzi! Cio! Zawsze w tym miejscu. O, oh man! Wcale nie idzie mi świetnie. Zobaczcie, ile mam punktów w stosunku do oponentu. Naoglądaliście się za dużo ruskich cheaterów na YouTubach, którzy jeżdżą bezbłędnie. Oni do tej pory driftują, mimo że gra już tyle lat jest na rynku. Super! O! Co? Nie tak to miało wyglądać. No, jak? Ledwo mu snąłem. No, no, a teraz przejechałem się po bandzie i nawet nie skasowało punktów, tak? I co, wygrałem chociaż czy nie? Koła. Pakiet trzeci, no może nieźle. No cześć, Kosiara. O właśnie, to jest jego nowa ksywka, Kosiara. What? Jedź, Kosiara. Kosiara. Ojej. Dobra. Mieliśmy trochę dzisiaj starcia z Kosiarą. Przemalowałem swój samochód Mustanga GT. Wypieprzyłem felgi w Dodge'u, Chargerze, RT od NG i zmieniłem mu też felgi.
co pewnie sprawi, że będziecie mnie lubić w końcu. Ale co najważniejsze, powoli zbliżamy się do starcia z kościarą i będę robił też, tak jak wspomniałem, listy prędkości czy serię wyzwań, nie wiem jak to się nazywało. W każdym razie tak będzie, moi drodzy, i w następnym odcinku może właśnie zacznę tę serię wyzwań robić. What? Co? Kurde, odruchowo dobra, nieważne. Dziękuję wam, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Hej.